right. Let's go in there together. I'll help as much as possible. This is our father we're talking about. He has to forgive you, right? Dobra, wyjdziemy tam razem. Nasz ojciec powinien ci przebaczyć, prawda? Yes. Thanks, Elise. I hope you're right. Let's do this! All right. Deep breath and here we go. Tak, chyba masz rację, powinno być wszystko w porządku. Father, we have something we need to talk to you about. Father? Huh? Sounds like he's with someone. Maybe we should come back later. Wygląda na to, że ktoś... Wygląda na to, że nasz ojciec z kimś rozmawia. Może powinnyśmy powrócić później. Hmm? Who's there? Sorry. Oh, sorry to bother you, father. Yes, we apologize if this isn't a good time. What do you two want? Well... Father, we're here to apologize. Right, Makoto? Yes. That's right. I'm sorry for questioning you. Przyszłyśmy przeprosić, mimo że jesteś zajęty, a Garon jakoś nie jest zbyt zainteresowany tym. You may enter. Możecie wejść. Makoto, you disobeyed a direct order from me. Ordinarily, you would not still be alive. Zignorowałaś mój rozkaz. W normalnych okolicznościach już byś była martwa. I understand, rozumiem. Oh, no! No, father, I can explain. Mogę to wytłumaczyć. Silence. Cisza. As you are my child, Makoto, I will grant you some leeway. Tym razem ci odpuszczę, jako że jesteś moim dzieckiem. I have something in mind for you. A mission. Mam dla ciebie misję. If you complete this task successfully, I will pardon your crime in full. Jeśli pomyślnie zakończysz to zadanie, to z pewnością... Zapomnę o twoim przewinieniu. Really? What sort of mission? Listen well. There is an abandoned fortress perched on the Hoshidian border. I wish to know if the building there remains serviceable. To jest jakaś forteca przy granicy z Hoshido i Garon chce się dowiedzieć, czy można z niej korzystać. You are to travel to the site and inspect the premises. No battle will be required. Do you understand? I won't tolerate being disappointed twice. Musisz tylko zbadać to miejsce, nawet nie musisz walczyć. Zrozumiałaś? Nie będę tolerował więcej nieposłuszeństwa. Yes. Tam z zawodów. Yes, father, it shall be done. This could be trouble. Darling, are you sure you're going to be okay out there? I don't like this. Of course. Please don't worry. It's just an abandoned fort. Kamila się o nas martwi, ale może wszystko będzie w porządku. You are acting rather casual about all this, Makoto. It isn't like the father to be so forgiving. Huh? What do you mean, Leo?
That's enough, Leo. Don't be so worried all the time. And don't even try to scare Makoto before her first mission. Nie strasz jej, Leo. Znaczy tak. Leo powiedział, że ich ojciec zazwyczaj nie jest taki pobłażliwy, ale... Alice mówi, żeby... Nie strasz jej, Leo. To będzie jej pierwsza misja. Musi jej dać radę. I go popchnęła. That's not necessary. I suppose I'll just have to come along. That way I know Makoto will be safe. Why ever not, Iago? Dlaczego to niby ma być niemożliwe, Iago? Lady Camilla, King Garon intends this expedition as a test of sorts. King Garon zamierza z tego uczynić jakiś test dla Makoto. As his top advisor, I have been entrusted with coordinating this mission. He would like to know whether Princess Makoto is worthy. After all, she is a part of the royal lineage. No, ma to być test, no bo w końcu jest z rodziny królewskiej. Therefore, your assistance would simply muddy the results. A twoja pomoc by tylko zniekształciła wyniki tego testu. Understood. Camilla, I need to do this all by myself. Surely you understand. Not all by yourself, Makoto. Father, I didn't see you there. Jednak nie tak całkiem sama będziesz wykonywać tą misję. Rest assured, I don't intend to send you out there completely defenseless. Milady, this is Hans. He's a veteran warrior and will ensure no trouble befalls you. Thank you, Father. I'd be wary of that man if I were you, Makoto. Why do you say that? He's a criminal, a murderer, and a scoundrel. I arrested him myself years ago. Father seems to think he's rehabilitated. But I'm not so sure. That said, he's a formidable soldier. I see. No, generalnie Hans jest jakąś podejrzaną postacią. Kiedyś był przestępcą. Oh. Wow, is this it? The bottomless canyon? Czy to kanion bez dna? Yes. It's the natural boundary dividing Nor and Hoshido. To naturalna granica pomiędzy Nor a Hoshido. It can't really be bottomless, can it? Chyba nie może być tak całkiem bez dna. Let the eternal darkness below be your answer. Those who fall in never return. Niech ta wieczna, bezgraniczna ciemność będzie twą odpowiedzią. Ci, którzy tam wpadają, nigdy nie wracają. No niby tak, ale nie może być tak, że ta granica jest po prostu bardzo, bardzo głęboka. I truly despise this place. Something about the land around here just isn't right. The sky here is always dark and foreboding, and lightning strikes all who fly across. This is clearly a place
us mortals were never meant to enter. Normally, we would go around. But the fort that King Garon once surveyed is right over there. W normalnych okolicznościach nie przejeżdżalibyśmy przez to okropne miejsce, które nie jest dla nas zwykłych śmiertelników, ale tak zażyczył sobie King Garon, żeby przejrzeć tą fortecę, która jest tutaj zaraz. Oh, it's not so bad, or perhaps I'm just happy to be outside in the fresh air. No, jak była tyle zamknięta. Compared to the inside of the fortress, of my fortress, this is a downright exciting. Cieszę się, że może wyjść wreszcie z tej wieży i mimo tego przerażającego miejsca, to jest bardzo podekscytowana. Ha, that certainly puts things in a perspective, m'lady. Come, let's proceed. Blast. It looks like this fort isn't as abandoned as we thought. Why is this place crawling with Hoshidens? Hold on! Do not advance any farther, soldiers of Nor. Okazuje się, że jednak ta forteca nie jest taka opuszczona i stacjonują w niej wojownicy z Hoshidens. Crossing that bridge is a violation of our border treaty. Turn back at once, or we'll be forced to attack. Well, I'll irk somebody. What should we do, Lady Makoto? No, jeśli przekroczą tą granicę, to będą zmuszeni kontratakować, tak? Hoshidianie. We're not here to fight. I suppose we'll have to turn back and report to father. No, nie musimy tak naprawdę walczyć, tak jak było w tej misji, więc... Of course. Wise decision, lady. Who asked you, old man? What? A kto ciebie pytał, starcze? Hans, what are you doing? We had no reason to engage these troops. Why? We should have tried diplomacy first. We weren't sent here to fight. Speak for yourself, weakling. What was that? What's that supposed to mean? Soldiers of Hoshido, hear me. Do not leave a single Norian alive. Charge! Prepare to attack. Looks like there is no getting out of this now. Więc teraz musimy walczyć z nimi. Get ready to fight, Lady Makoto. Seize the building to kolejny rodzaj trybu jakby. Nie, może nie trybu, tylko warunku zwycięstwa. Now then, Lady Makoto, there are two kinds of battle formations. You'll need to learn both and fast. You can take a defensive position by moving to the same space as an ally. Your ally will benefit from your support, but you won't be able to attack.
If you want to unleash the most potent attacks, stand in adjacent positions. From that alignment, allies may be able to attack simultaneously. I tell you more, but you are about to receive some practical experience. Mamy Hansa. Ogólnie z Hansem jest taki problem, bo on jest zieloną postacią, więc nie mamy nad nim żadnej kontroli. Więc ja kiedyś próbowałam, żeby przejść tą mapę tak, żeby Hans nie zginął, ale jakoś nie udało mi się to. Generalnie to, o czym nam mówił Gunter przez te kilka dialogów, to jest kilka takich mechanik, które warto jest znać, jeżeli chodzi o tą grę. Tak, niech on idzie, swoją misję wykonuje. We've got to look for another way across. Lady Makoto, see if you can find a dragon vine around here. A, on ma jeszcze jakiś kant... ten... Ja to w sumie mogę zobaczyć, jakie skille ma Hans. Tam... Czy może tam... No nieważne. Tak, tego nie chcemy. Myślę, że jak najszybciej po prostu przejdę ten poziom. To też nie mamy aż tylu postaci do levelowania, więc... O. Ale to, o czym nie powiedziałam... Co tu się właśnie stało? Who are we dealing with here? No i Hans umarł, ale nie do końca. Haha, looks like I've done enough damage for this time being. Time to lay low and see how this all plays out. Więc on po prostu ucieka. Tak, i to jest to, o czym jeszcze nie powiedziałam. Co widać na tym dolnym ekranie. Bo jest jakby kilka takich elementów, o których trzeba pamiętać. No po pierwsze jest właśnie ten pasek, który, jeżeli się połączy właśnie te dwie postacie, to wtedy no, ten pasek może się też ładować szybciej w niektórych przypadkach, ale to o tym też nieco później. Generalnie ten pasek i ogólnie łączenie jest dosyć dobre w takich względach, że no właśnie jest to dużo bardziej defensywne podejście i jeżeli ten pasek się naładuje, to przy następnym ataku w ogóle nie otrzymamy żadnych obrażeń. No może go załatwię. I tak jak Jacob jest teraz samodzielnie, wtedy jakaś inna postać, która obok niego stoi, może razem z nim atakować. Ale z kolei, jeżeli ja bym zaatakowała, będąc połączona, to jakaś inna postać, co stoi obok, nie może ze mną atakować. Podobna mechanika była gdzieś też w tym Fire Emblem Awakening, ale w tamtej grze chyba było to jeszcze mocniejsze.
generalnie cały czas najlepiej było siedzieć w tych parach, bo podwójne ataki także tam było. Tak mi się wydaje. You have my support. Jakub jeszcze uniknął nawet tego ataku. Nic już w ogóle. No, generalnie mogłabym siedzieć długo nad tym poziomem i zgarniać dużo jakichś punktów doświadczenia. Ale... Nie chcę akurat nad tym poziomem jakoś dużo siedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli zrobię tak... Dobra, możemy na razie tak spróbować. On nas raczej nie zabije. You even realize what you have done here today? Hoshido won't stand for an unprovoked attacks like this. Revenge will be ours. Wy wiecie, czegoście dokonali? O. Właśnie teraz jak był ten pasek tak na niebiesko, to nie otrzymaliśmy w ogóle obrażeń od jego ataku. No to nadal jest za mało. Może po prostu tutaj niech stanie. No i teraz trzeba ten pasek ładować na nowo. This isn't over. No, myślę, że poziomy z naszą główną postać akurat się przydadzą. You have my support. Bo zawsze będziemy długo grać. Look, more troops are arriving from the south. More enemy reinforcement. Take caution, Lady Makoto. No i generalnie już w zasadzie możemy zakończyć tą grę, bo wystarczy, że tutaj wezmę i kliknę Seize. Dlatego też to jest taka różnica pomiędzy Seize a tym drugim, Defeat Boss. Bo tutaj trzeba wejść do budynku. No i jakby cały czas mogę jeszcze grać, jeśli chcę. Więc akurat jako, że te latające... Ci latający wrogowie mnie tu nie dostaną, to go pokonam. No, to co warto zrobić też na zawsze na koniec gry i ogólnie to użyć heala, bo to zawsze jest jakieś dodatkowe punkty doświadczenia, mimo że gra już jest tak naprawdę wygrana. Nawet nie wiem w sumie, czy... No, mogę spróbować zaatakować go. O, no i jest kolejny poziom. Ale już go nie będziemy dobijać do końca, tylko... Kończymy. This wasn't what I had in mind, but at least I've completed Father's mission. You're the leader of these troops? You're a little girl! Who are you? My name
please, Saizo. I've come to claim your life. Hey, everyone, we're still under attack. Die. Destroy them. I won't allow it! What? This must be their commander. Just in the nick of time. What's going on here, Makoto? Xander, how did you know we were in trouble? You have the jednak devil's przybyli, own luck. Jednak nasze rodzeństwo przybyło nam z pomocą. We've arrived just in time. Your luck never runs out, does it, sister? You all right, dear? Are you all right? I was worried about you. We're all here for you, Makoto. Thank you. Thank you, everyone. But before we get too carried away, we are under attack. Uh-oh. No, zanim się tu rozgadamy, to wciąż jesteśmy atakowani. Who cares? Who dares attack my beloved Makoto? I'll have their heads on a platter. Kto śmie atakować moją siostrzyczkę? I'm not hurt, Camilla. Nawet nie jestem zraniona, Camilla. But darling, it's the thought that counts. I never knew Camilla could be so ruthless. Hehehe. That's right, you've never seen her on the battlefield before. This is not going well. Saizo! What's wrong? What's our status? I misjudged the situation. We are outnumbered. Kagero, do we have anyone else on the way? Yes! Affirmative, Lord Ryoma is right behind me. Ah. Then I think this battle is as good as won. It looks like more Hoshiden reinforcements are on the way. Więc z jednej strony przybyli nasi nasze rodzeństwo, z drugiej strony ma jeszcze przybyć mają przybyć książęta z Hoshido, więc nie wiadomo, jak ta bitwa się dalej potoczy. I see. Indeed. What should we do? Well, Makoto is safe and the fort's condition has been evaluated. There is no reason to engage Hoshido further at this point. Makoto, you take the lead with Gunther. Także nie ma sensu tutaj walczyć. Makoto jest bezpieczna. No i wiemy, co się stało z tym fortem, tak? Także Makoto i Gunther, ruszajcie jako pierwsi, a my pewnie ich odciągniemy, tak? We'll follow close behind. Will do. Thank you, Xander. Gunther, have you seen Jacob? He was here a second ago. I'm sure he's right behind us. Now hurry up, I can't stand being on this bridge a moment longer. Don't worry, you won't have to stand there much longer. No i przyszedł Hans. Nie wiadomo, gdzie Jacob tam został. What? What is the meaning of this? Less talk, more death. Hans, no! Why are you doing this? Your own ally? Czemu nas sabotujesz, Hans? Że nie wiadomo, gdzie jest Jacob.
Gunther wpadł do dziury. Może tak bał się tego mostu. Oh, did I knock your baby sister into the ditch? Czyżbym rzucił twoją niańkę do dziury? Here, you can meet up with him at the bottom. O nie. Aha. You pay for this. What? What kind of freak are you? Co tu się dzieje? It can't be. I won't answer, Hans. Why are you doing this? Why did you provoke the Hashidians? And why did you kill Gunther? Answer me. I was just... Just following the orders. King Garon's orders. What was that? What? You lie. Come back here. Dragons, grant me strength! Lily? Is that you? What are you? Lady Makoto, I knew this day would come eventually. This may come back as a shock, but I am not a human. No! Well, I can see that. Are you a dragon? Więc to jest Lily. No, nie jest człowiekiem, tylko takim smokiem. I to zawsze trochę rybę przypominało, taką dziwną. Ale... Dobra, nieważne. Taki smoczek. No. Yes, this is my true form. You've seen it before, do you remember? That strange bird you rescued in the barn. Więc ona była tym dziwnym ptaszkiem, którego Makoto uratowała. It was me. Once I recovered, I was able to take human form. A kiedy wyzdrowiałam, to mogłam przybrać ludzką formę. You were so kind to me that I decided to remain a human that I might serve you. But now I have used a power that goes beyond the capacity of a human body. Zużyłam tam, nie wiem, całą magię czy moc, która mi pozwoliłaby, żeby pozostać człowiekiem. I will not be able to return to that form. Więc nie będę mogła być w tamtej formie. I don't mind it though. The most important thing to me is that you are safe. Ale... Lilith, be careful. Drop me if you must. I won't have you sacrifice yourself for me. First dragons, I call on you. Grant me access to the astral plane. What just happened? Well, where are we? This is a world parallel to the one in which you live, Lady Makoto. It is known as the Astral Plane. To taki taki oddzielny świat, alternatywny świat
od tego, w którym żyjesz, jest znane jako... How were you able to get us here? Jak udało ci się nas tutaj przenieść? The first dragons have granted us the power to inhabit this dimension. Pierwsze smoki pozwoliły nam zamieszkać w tym wymiarze. Under their protection we are safe here. No, jesteśmy tu bezpieczne. Oh, allow me to prepare a place for you to rest. Pozwól, że przygotuję ci miejsce do wypoczynku. Did you just use a dragon vein? Yes, the power of the first dragons flows freely in this realm. Także ona użyła mocy tej smoczej żyły, bo moc smoków w tym wymiarze płynie bez ograniczeń. You should know that space and time operate differently here as well. I see. I have so much to learn. No, ogólnie czas również płynie inaczej w tym miejscu. Is there anyone else here? No, we are here alone. There is no one left here. I'm so sorry. Czy ktoś jeszcze tutaj jest poza nami? Nie, nikogo tu poza nami nie ma. I'm sorry, I didn't mean to invoke any bad memories. Wybacz, nie chciałam przywoływać jakichś złych wspomnień. Bo nikogo tu już nie zostało. It's okay, Makoto. I'm not lonely as long as I have you in my life. Nie jestem już samotna, już jest w porządku. Mam ciebie w swoim życiu. Now you should get some rest. A teraz powinnaś trochę wypocząć. How are you feeling, Makoto? I know this is a lot to take in. Jak się czujesz? Rozumiem, że to jest wiele do przejścia. Thank you. Yes, it is. But I feel much better now. My wounds seem to have healed already. Już czuję się lepiej i chyba moje rany zdążyły się powoli zagoić. And my mind is racing. I have so many new questions about this world. All in good time. For now, some business remains in the other world. No, za jakiś czas. Na razie mamy pewne sprawy do wykonania w prawdziwym świecie. Bo Makoto chce się nauczyć więcej na temat tego świata. To wszystko przyjdzie na to odpowiednia pora. Teraz mamy inne sprawy do załatwienia. You're right. I can't relax until I know everyone made it safely home. Masz rację. Muszę się dowiedzieć, czy wszyscy są bezpieczni. Of course. There is just one thing you should know before you go back. When I open the portal, you will return to the same location you came from. That means you arrive on the Hoshidian border. Tak więc... No, jedna ważna rzecz na temat tego świata to, że wrócimy w dokładnie to samo miejsce, z którego przybyliśmy, czyli będziemy znowu przy tej granicy. There may be soldiers laying in wait for you. Więc mogą tam być jacyś wojskowi, jacyś żołnierze Hoshido, którzy będą tylko czekać. I understand. I'll be ready for it.
for them. I'll be ready for them. Very well. Then I will open the gate. Dobrze. Będę gotowa. Więc otwieram. I'm back. But where is everyone? A więc tu jestem, ale gdzie są wszyscy? You're mine, Norian.